Podejrzewam, że wielu z Was próbowało swoich sił w roli trenera piłkarskiego. Czy to grając w Football Managera, czy w specjalnym trybie FIFA, sam spędziłem wiele godzin na udoskonalaniu taktyki i przeprowadzaniu transferów. Niektóre grupy kibiców poszły o krok dalej i swoje wskazówki postanowiły przekazać piłkarzom bezpośrednio, co lubią nazywać rozmową motywacyjną. Takiej doświadczyli chociażby zawodnicy Sandecji Nowy Sącz, gdzie na treningu zjawiło się 50 fanatyków, którzy, jak sami mówią, przekazali trenerowi cenne uwagi na temat składu i taktyki. A co gdybym powiedział Wam, że sami możecie zarządzać Waszym ukochanym klubem? I to nawet nie wychodząc z domu. Być może wtedy wspomniani kibice nie musieliby przeprowadzać rozmów motywacyjnych, bo i tak wszystko byłoby w ich rękach. Witajcie, z tej strony Konrad Szymański i zapraszam Was na kolejny film. Pamiętajcie oczywiście o zostawieniu łapy w górę dla zasięgu, bo to naprawdę mi pomaga. Tymczasem poznajcie klub, którym zarządzają kibice. Od kilku dni dosłownie każdy z Was może podejmować decyzję w drużynie IKP Olimpia Poznań. To nie jest żaden żart, już tłumaczę, o co chodzi w całym projekcie. Olimpia to klub występujący na co dzień w poznańskiej A-klasie. Skrót IKP to nic innego jak internetowy klub piłkarski. Jeszcze do niedawna taktykę, zawodników i ich ustawienie wybierał prawdziwy trener. W rundzie jesiennej pod jego wodzą poradzili sobie całkiem nieźle. Na 13 meczów wygrali 9, 3 zremisowali i tylko raz schodzili z boiska jako przegrani. Teraz w rolę trenera wcielają się kibice, którzy wezmą udział w projekcie Real Soccer Manager. Jest to aplikacja na smartfony, dostępna na iOS i Androidzie, którą może pobrać każdy, kto chce zostać nowym trenerem Olimpii. Na początku znajdujemy się w naszym biurze, którym jest piwnica. Z czasem nasz prestiż będzie rósł, a wraz z nim wirtualny gabinet i poziom, na którym się znajduje. Dodatkowo w pokoju znajdziemy różne minigry, w które możemy rywalizować z innymi użytkownikami. Przy ścianie natkniemy się na telewizor. W nim możemy oglądać na żywo treningi, drużyny i mecze transmitowane w mediach społecznościowych Olimpii. Ale przejdźmy do najciekawszego. Jak działa wybór jedenastki? Mecze zazwyczaj rozgrywane są w weekendy. W poniedziałek i wtorek menadżerowie z całego świata demokratycznie wybierają ustawienie, w jakim drużyna zagra najbliższe spotkanie. Natomiast od środy do końca piątku zdecydują, którzy zawodnicy zagrają na poszczególnych pozycjach. Klub systematycznie dostarcza raporty zdrowotne o zawodnikach, aby gracze mieli pełniejszą wiedzę o składzie. Twórcy projektu zadbali o to, żeby zapobiec żartowniejsiom, którzy najchętniej wystawiliby napastnika między słupkami. Każdy z piłkarzy ma przypisaną konkretną pozycję, na której może występować. Jak mówi Maciej Sadłowski, odpowiedzialny za promocję, poziom kadry jest wyrównany, więc nie ma mowy o diametralnych różnicach w jakości gry. Tak wybrany skład wybiega na boisko w następnym meczu. Rola prawdziwego trenera została ograniczona do proponowania swojego ustawienia i składu, którym mogą sugerować się gracze, ale oczywiście nie muszą. W końcu to ich drużyna. Oczywiście szkoleniowiec wciąż odpowiada za treningi, które na żywo śledzą wirtualni menedżerowie. Do plusów może zaliczyć też to, że piłkarze nie mają do niego pretensji o to, że nie grają. W dodatku znika 100% odpowiedzialność za wynik. O ewentualnym zwolnieniu szkoleniowca nie będą decydować kibice, lecz zarząd. Jednak w przypadku wyboru nowego trenera, klub zaproponuje kilku kandydatów i tu wyboru dokonają już gracze. Pierwszy mecz rozegrany z nowym menedżerem, a właściwie menedżerami, Olimpia ma już za sobą. W towarzyskim spotkaniu z klubem sportowym Mosina wygrali aż 7-0. Zgodnie z wolą kibiców, zespół wybiegł na boisko w ustawieniu 4-2-3-1, a w tym 6 zawodników wybranych z propozycji Dariusza Gajowieckiego, prawdziwego trenera Olimpii. Kilka dni od startu projektu w grze zarejestrowało się niemal 1000 menedżerów, w tym znany dziennikarz sportowy Tomasz Smokowski, który na Twitterze śledzi poczynania drużyny. I w tym miejscu jestem ciekaw Waszego zdania. Czy myślicie, że taki projekt na dłuższą metę może się powieść? I do której ligi maksymalnie awansuje Olimpia? Jeżeli jesteście zainteresowani i sami chcielibyście spróbować swoich sił, zostawiam link do gry w opisie filmu. A jeżeli spodobał Ci się film, zachęcam Cię do zostawienia subskrypcji i obejrzenia innych materiałów o piłce nożnej na moim kanale. Wpadnij też na Face'a i Instagrama. Do zobaczenia!